Ian Boone and the Music. Tarnobrzeski rockowy zespół w Wozowni promował swoją drugą płytę. Krążek ten różni się od debiutanckiego, który ukazał się pod koniec grudnia 2019 roku. Było nagrane, powiedzmy, live, powiedzmy, to jest inne i na tej płycie mamy parę więcej instrumenta i różnych produkcji. To jest, jak jest inaczej. Gościnnie nagrał organy Hammonda nasz znajomy z Warszawy, Tomasz Zień, wspaniały hammondista, zgodził się w dwóch utworach dograć. Też nasz znajomy, tutaj bardziej znany jako Heniu, nagrał flet. Są też leśne, warto zrobione różne dźwięki, spody. Pierwsza płyta była bardziej różnorodna, jeżeli chodzi o style muzyczne, bo tam jakieś elementy funkowe się znalazły. Dużo było zabawy jakby stylistyką. Tutaj raczej zachowaliśmy formę rockową. Jest brudno po prostu. Jest najlepiej głośno. Tak, słuchajcie. Ale te samo czas ma rację, ale te samo czas są naprawdę melodyczne. Tam jest naprawdę. Na nowej płycie znalazło się 12 utworów charakteryzujących się zwięzłą rockową formą, melodyjnością oraz żywiołowym przekazem. Są piosenki, no takie, wiesz, rocką zwykłe, no w sensie, wiesz, jest miłość, nie wiem, polityka, muzyka, błynda, wiesz, dzieci, żona, rodzina, wiadomości, wiesz. Życiu, właśnie. O codzienności, o tym, z czym każdy z nas się zmaga na co dzień, no tak, żeby się wesprzeć trochę na co dzień. Materiał, który ukazał się na drugiej płycie zespołu, został zarejestrowany pod koniec 2022 roku w warszawskim studio na tak zwaną setkę. Nagraliśmy to wszyscy razem z jednego pomieszczenia, nie? Więc ta energia się skumulowała na tej płycie po prostu i czuć ją, słychać ją po prostu. Jest to zarejestrowane, że wszyscy muzycy grają tak jakby jednocześnie, nie? Nie ma dogrywek, nie jest to takie, prawda, powydzielane, takie czyste, wyczyszczone, sterylne. Kawałki są właśnie szybkie, dynamiczne. Całą płytę można przesłuchać w niecałe 40 minut. Świetna muza do auta w ogóle na podróż, że mówię, przetestowane wielokrotnie, także super. Próby trochę więcej, długo wiele więcej niż płyta, więc. I utrzymana w starym stylu, tak jak się to kiedyś robiło w latach 60., 70., 80. Dążyliśmy do tego, żeby chociaż uzyskać takie brzmienie. Myślę, że się udało. A żeby jakby odebrać tą płytę w pełnej jakości i tak jak staraliśmy się uzyskać, to najlepiej to posłuchać na winylu, a żeby ten winyl dotarł do nas i do słuchaczy, no to potrzebna jest pomoc jakby finansowa. I dlatego uruchomiliśmy tak zwaną zrzutkę na tą CD płytę. CD płytę już mamy. Tak, CD już jest, na winyl trzeba poczekać, bo musimy zbierać odpowiednią kwotę. Poza tym to jest troszkę długotrwały proces, jeżeli chodzi o samą produkcję tego winyla, więc będzie, jeżeli nam ludzie pomogą, że tak powiem. Nowy album promuje teledysk nakręcony do utworu Facts and Fiction. Hey!
utwory z drugiej płyty muzycy zagrali podczas koncertów w Wozowni. Kto nie był, będzie miał okazję posłuchać ich już niebawem. Ian Boone and the Music wystąpi bowiem podczas tegorocznych Dni Tarnobrzega. Korzystając z okazji, chcielibyśmy wszystkich serdecznie zaprosić na Dni Tarnobrzega, na których zagramy o godzinie 17 w piątek 21 lipca. Zapraszamy. Zapraszamy.